smakkujaw.pl, słoneczny ryż. Przyrządzimy dzisiaj pyszny ryż w kary. Będziemy zatem potrzebować ryż. Mamy tutaj już ugotowany na sypko. Ważne jest, żeby ryż się nie kleił. Będziemy potrzebować pół cebulki białej, pół cebulki czerwonej. Mamy tutaj już drobno posiekaną. Będzie potrzebne również 1-2 ząbki czosnku, też jest posiekany. Do przyprawienia użyjemy świeżo zmielonego kolorowego pieprzu, odrobinę soli, no i całą przyprawę curry. Nasz ryż wtedy będzie zarówno i bardzo smaczny, i bardzo aromatyczny. Potrzebny będzie olej do przysmażenia ryżu. Olej ucieka nam z patelni, więc wrzucamy czosnek. Dosłownie odrobinkę go podsmażymy. Pamiętajmy o tym, że czosnku nie należy przysmażyć zbyt mocno, wówczas on zyska takiego goryczkowatego smaku. A my takiego czosnku z goryczą nie potrzebujemy. Czosnek już nam się lekko przyrumienił, a zatem dodajemy cebulkę. I smażymy ją do momentu, jak się zeszkli. Posypujemy szczyptą soli, żeby szybciej puściła soki. I za moment dodamy ryż. Zmniejszamy odrobinkę gaz. Patelnię już mamy dobrze nagrzaną. Cebulka się już ładnie podsmażyła. Wszystko pięknie pachnie. Dodajemy ryż. I tak go podsmażymy około 2-3 minutek. Oczywiście cały czas mieszamy, żeby nam wszystkie smaki, aromaty się pomieszały. Ryż nam się ładnie podsmażył. Nie musimy go długo podpiekać, dlatego że był on przecież gotowany. Dlatego zaraz za moment wrzucimy przyprawę curry. Zużyjemy tutaj całe opakowanie, ponieważ chcemy, żeby nasz ryż był aromatyczny i zyskał pięknego koloru. Dodajemy curry. O, teraz to wszystko. O, tu jeszcze nam trochę zostało. I przemieszamy. Przepięknie pachnie. Zapewne też cudownie smakuje. Po przyprawieniu pieprzem spróbujemy, czy czegoś mu nie brakuje. O, tak staramy się, żeby nam się ryż cały połączył z naszymi aromatycznymi przyprawami. Wrzucamy pieprz. Przemieszamy. Skosztujemy. Staramy się równomiernie rozprowadzić. Możemy już spróbować. Ryż cudownie smakuje, pięknie wygląda. Jeszcze odrobinkę go podsmażymy kilka sekund i możemy wyłączać gaz. Mamy już przygotowany ryż, wyłożyliśmy na talerzyk. Jeszcze tylko ozdobimy natką pietruszki. O, i tu gdzieś może na środek. Jak widzieliście, przygotowanie ryżu to zaledwie kilka minut. No oczywiście musimy go wcześniej ugotować, ale to 15 minut, a potem już tylko 5 minut na patelni. Ryż naprawdę stanowi dodatek do przeróżnych dań. Wspaniale zastępuje na przykład tradycyjne ziemniaki. Życzymy smacznego!